Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Oddaję dziś w Państwa przeglądarki odcinek 10 kursu programowania w C++, a jego tematem będą wskaźniki oraz tak zwane dynamiczne alokowanie pamięci. O co chodzi dokładnie, wyjaśni się już za kilka chwil. Wskaźniki to trudny temat, ale ja postaram się to przedstawić dość obrazowo. Nie licz jednak na cud. Będziesz musiał czy musiała trochę z nimi popracować, żeby je do końca zrozumieć. Rozpocznijmy od zdefiniowania tego, co to w ogóle w programowaniu jest wskaźnik. Otóż, najprościej mówiąc, jest to zmienna, która przechowuje w sobie adres w pamięci RAM innej zmiennej. Na przykład mamy gdzieś w kodzie taką definicję zmiennej. Gdzieś w pamięci RAM została więc utworzona szufladka o tej nazwie i przechowuje wartość 144. Oczywiście komputer nie może oznaczać zmiennych w pamięci RAM według nazw wymyślonych przez programistów, no bo przecież nazwy zmiennych mogłyby się powtarzać w różnych programach, nie mówiąc już o tym, że komputer to maszyna zero-jedynkowa. Więc tak naprawdę to każda komórka w pamięci ma swój numer, bo numer jest jednoznaczny i unikatowy, pozwala zachować porządek przy adresowaniu pamięci. Nasza komórka w pamięci ma na przykład taki numer, 16250. Chociaż trzeba tu nieco uściślić sprawę. Numer ma każdy bajt pamięci, a pojedyncza zmienna typu int zajmuje 4 bajty. Stąd tak naprawdę za jej adres przyjmujemy ciąg bitów zaczynający się od adresu 16250, a kończący na 16253. Adresów bajtów w pamięci jest tak wiele, iż najczęściej te adresy zapisuje się w komputerze szesnastkowo, no bo zapis szesnastkowy w porównaniu z dziesiętnym jest dużo krótszy i łatwiej te adresy spamiętać po prostu. My na schemacie pozostawimy sobie numer dziesiętny, żeby było czytelniej. Ok, czyli istnieje taka zmienna w pamięci pod tym adresem. I teraz co to jest ten wskaźnik? Definicja byłaby taka. Podajemy najpierw typ zmiennej, na jaką ma wskazywać wskaźnik. U nas będzie to int. Potem jest gwiazdka, czyli po prostu znak zarezerwowany dla wskaźników, tak jak na przykład nawiasy okrągłe są zarezerwowane dla funkcji, a nawiasy kwadratowe dla tablic. No, pomijając fakt, że gwiazdki używamy też do mnożenia jakichś liczb. Dalej nazwa wskaźnika w kodzie. Niech się nazywa na przykład w. I dalej chcemy do tego wskaźnika zapisać adres zmiennej liczba. Ten operator, jakby pojedynczego enda, nazywany ampersand, jest właśnie operatorem uzyskiwania adresu w pamięci tego, co znajduje się po jego prawej stronie. Czyli reasumując, tworzymy wskaźnik o nazwie w, wskazujący na inta i do niego zapisujemy adres zmiennej liczba. Wracając do rysunku, będzie to następująca sytuacja. Wskaźnik to zmienna, czyli pojemnik na dane, mający jakiś tam swój adres, na przykład taki, a w środku jest adres zmiennej liczba, czyli 16250. Jeszcze raz, wskaźnik to zmienna, mająca w sobie adres innej zmiennej, czyli tak jakby wskaźnik wskazuje, gdzie w pamięci RAM znajduje się jakaś inna zmienna. Ktoś powie, no okej, to jest zrozumiałe, ale rodzi się pytanie, po co mi taki wskaźnik? Przecież do zmiennej mogę się dostać używając po prostu jej nazwy. Liczba. Ano, nie do końca. Dzięki wskaźnikom zyskujemy 4 możliwości wcześniej nam niedostępne bez ich użycia. Ale o nich dokładnie za chwilę. Najpierw jednak powiedzmy sobie jeszcze, jak używać wskaźnika. No bo jeśli użyję couta i napiszę cout w, to na ekranie ujrzę to, co siedzi w zmiennej w, czyli adres zmiennej liczba. I to w dodatku zapisany szesnastkowo, o czym wspominałem. A ja chciałbym poprzez wskaźnik dostać się do zmiennej liczba i pokazać jej zawartość na ekranie, czyli 144. Nie jest to jednak trudne, wystarczy użyć znanego nam operatora gwiazdki. O, w taki sposób. Pewnie teraz jeszcze bardziej zniechęciłem cię do wskaźników, ale to jest proste, posłuchaj. Jeśli posługujesz się nazwą wskaźnika bez gwiazdki, to pracujesz na tym wskaźniku, czyli zapisujesz czy odczytujesz coś dokładnie ze wskaźnika. A jeśli dodasz gwiazdkę, to poprzez wskaźnik tak naprawdę pracujesz na tej zmiennej, na którą wskaźnik wskazuje i dokonujesz tam zapisu czy odczytu. Czyli bez gwiazdki pracujesz na wskaźniku, z gwiazdką pracujesz na zmiennej, na którą aktualnie wskaźnik wskazuje. Bo wskaźnik mogę przestawić na dowolną zmienną. Na przykład zapiszę tak. I już ten wskaźnik wskazuje na jakąś zmienną o nazwie x, czyli zawiera jej adres. Ale oczywiście zauważ, że również jest to typ int. Ok, tyle na początek. Teraz podamy sobie 4 zalety, dla których warto używać wskaźników, a potem je wszystkie spokojnie i dokładnie przedstawię. Zatem wskaźniki umożliwiają nam dokonanie następujących operacji. Dynamiczne rezerwowanie i zwalnianie obszarów pamięci, zwiększenie szybkości zapisu lub odczytu komórek w tablicy, dawanie funkcjom do pracy oryginalnych zmiennych z programu wywołującego oraz możliwość współpracy z urządzeniem zewnętrznym, np. miernikiem temperatury. No to po kolei. Zaczniemy od możliwości dynamicznego rezerwowania i zwalniania pamięci RAM. Pamiętasz jeszcze program z odcinka o tablicach, gdzie pytaliśmy użytkownika, ile wyrazów ciągu Fibonacciego chce zobaczyć na ekranie?
Niezależnie od tego, jaką ilość wyrazów poda użytkownik, my i tak zawsze rezerwowaliśmy 100 tysięcy intów w pamięci komputera. Jak się nad tym zastanowić, to jest to straszliwe marnotrawstwo pamięci operacyjnej. Dzięki użyciu wskaźnika możemy zarezerwować dokładnie tyle intów, ile potrzebujemy. A po dokonaniu obliczeń będziemy mogli z powrotem zwolnić całą użytą pamięć. Jak się nad tym zastanowimy, to jest to bardzo przydatne. Na przykład piszemy grę z gatunku RTS i gracz właśnie ukończył wszystkie cele misji na danej mapie. Oczywistą sprawą jest, że najlepiej byłoby przed załadowaniem kolejnej mapy zwolnić całą pamięć RAM używaną w bieżącej misji. Po co trzymać te dane i tekstury ze starej mapy w RAMie, skoro gracz i tak zostanie przeniesiony do nowej? Mówimy o tym dynamiczne alokowanie pamięci, żeby podkreślić, że współpraca z nią odbywa się gdzieś w trakcie wykonania programu, a nie tylko po uruchomieniu i tuż przed jego całkowitym zakończeniem, jak to ma miejsce przy statycznej alokacji pamięci. Statycznej, czyli o ustalonych ramach, dynamicznie znaczy tutaj, kiedy chce programista, czyli w dowolnym momencie. Zatem zróbmy nowy program. Najpierw stwórzmy zmienną int ile i zapytajmy cloutem, ile liczb w tablicy. Scenem wczytujemy, ile ktoś chce zarezerwować intów w pamięci RAM. No i teraz jak zarezerwować ich dokładnie tyle, ile podał użytkownik. Zapis z użyciem wskaźnika wygląda następująco. Deklarujemy wskaźnik typu int o nazwie np. tablica i dokładnie od tego miejsca w pamięci rezerwujemy zadaną ilość intów używając operatora new. New, czyli nowy, zarezerwowany obszar w pamięci. Ponownie też podaje typ rezerwowanej komórki. Zwróć też uwagę, iż mówimy od jakiego adresu zarezerwować pamięć, więc nie używamy tu gwiazdki, bo chodzi nam o rezerwowanie od momentu w pamięci, gdzie jest wskaźnik, a nie o adres tego, na co wskaźnik wskazuje. Przypomnij sobie, gdy mówiłem w odcinku o tablicach, że kolejne szufladki w tablicy są zarezerwowane w ramie jedna obok drugiej, a skoro są to liczby całkowite int, zajmujące 4 bajty, to kolejne komórki będą miały adresy zwiększające się co 4. Dokładnie tak zostanie to zapisane w pamięci. Komputer zawsze tak to ułoży, a jeżeli będzie trzeba, to poprzestawia inne zmienne w pamięci. Fakt takiego ułożenia danych przyda nam się w punkcie drugim naszych rozważań. Póki co jednak, wróćmy do naszego programu. Kiedy używamy operatora new, nie możemy zapomnieć o zniszczeniu tak utworzonej tablicy. Zapiszemy to tak. Usuń, delete, tablicę, co jest symbolizowane właśnie nawiasami kwadratowymi, o nazwie tablica. I tyle. Po tej linii pamięć jest już zwolniona i nie ma tablicy, pozostał tylko wskaźnik. Zanim wyczyścimy pamięć, spróbujmy wypisać na ekranie adresy każdej szufladki w tablicy, żeby się przekonać, iż rzeczywiście są to kolejne adresy zmieniające się co 4. Tuż przed zwolnieniem pamięci wpiszemy. Najpierw pętla for, wykonująca się ile razy, a w środku cout, wskaźnik, endline. No tyle, że adresy są zapisane szesnastkowo, o czym wspominałem. Żeby je zamienić na liczby dziesiętne, dokonamy tak zwanego rzutowania zmiennej na typ int, co sprawi, że będą to całkowite liczby dziesiętne. Po prostu int w nawiasach, to wystarczy. Ok, zobaczmy, czy będą to adresy zwiększające się co dokładnie 4 bajty. Niech będzie 10 szufladek. Jak widzimy, rzeczywiście są to kolejne zmieniające się co 4 adresy komórek. W porządku, znamy zatem już możliwość dynamicznej alokacji pamięci dzięki operatorom new i delete, ale takie kolejne ułożenie komórek w tablicy daje nam też drugą sposobność. Możemy zwiększyć szybkość zapisu i odczytu szufladek tablicy, czyli po prostu przyspieszyć program. Dlaczego i w jaki sposób używanie wskaźnika przyspiesza pracę z tablicą? Posłużę się alegorią. Załóżmy, że posiadasz rozkład jazdy wszystkich autobusów w postaci wydrukowanej książki mającej powiedzmy 100 stron. Znajomy pyta Cię, powiedz mi, kiedy odjeżdża autobus linii numer 6 po godzinie 16 z przystanku numer 7. Zaglądasz więc do spisu treści, odnajdujesz linię autobusową numer 6 i przystanek 7 na trasie i odpowiadasz, będzie jechał o godzinie 16.08 i zamykasz książkę z rozkładem. A Twój rozmówca mówi, dzięki, a następny po nim kiedy jedzie? Żeby sprawdzić, znowu odszukujesz w spisie treści linię i przystanek, po czym mówisz o 16.34. Tym razem jednak jesteś sprytniejszy i zamykając książkę, wkładasz palec do książki na tej stronie. Słysząc pytanie, a następny po nim, szybko otwierasz stronę założoną palcem i mówisz 16.48. Poradziłeś sobie szybciej, bo zamiast zaglądać ponownie do spisu treści, użyłeś swojego palca, który wskazywał odpowiednią stronę. Tak samo jest z komputerem i czytaniem z tablicy. Jeżeli użyjemy zapisu z nawiasami kwadratowymi i spróbujemy na przykład odczytać zawartość zerowej szufladki, to komputer tak naprawdę uda się do spisu treści,
czyli poszuka w magistrali adresowej, pod jakim adresem znajduje się zerowa szufladka tablicy o nazwie tablica. Gdybym teraz chciał odczytać zawartość kolejnej szufladki o indeksie 1, to komputer znowu uda się do spisu treści. A jeżeli zamiast zapisu z nawiasami kwadratowymi użyję wskaźnika, najpierw ustawię go na zerowej szufladce, o, w taki sposób. Potem użyję wskaźnika, z gwiazdką rzecz jasna, no bo chcę odczytać to, na co wskazuje wskaźnik. Komputer nie musiał udawać się do spisu treści, bo numer szufladki w pamięci miał we wskaźniku. Oczywiście ktoś powie, ale ustawienie wskaźnika, czyli zapisanie w nim adresu zmiennej, też będzie trwało trochę czasu. I będzie miał rację. Ale już gdy będziemy chcieli odczytać szufladkę o indeksie 1, to wystarczy dodać do wskaźnika 1. Będzie to zinterpretowane automatycznie, jako przestawienie go na kolejną szufladkę, czyli z zerowej na pierwszą. Tak naprawdę to komputer do adresu zapisanego we wskaźniku doda po prostu 4. 4 dlatego, że tyle zajmuje pojedynczy int. I to będzie nieco szybsze niż zaglądanie do spisu treści, czyli magistrali adresowej. Trochę jak ten palec włożony do książki, który sprawił, że szybciej dostaliśmy się do wyniku. Tutaj też widać, dlaczego wskaźniki muszą mieć określony typ tego, na co wskazują. Jeżeli komputer wie, że wskaźnik wskazuje na inta, to będzie skakał co 4 bajty w pamięci. Gdyby wskaźnik był na przykład typu double, to już musiałby skakać co 8 bajtów w kolejnych adresach, no bo pojedyncza zmienna typu double zajmuje nie 4, ale właśnie 8 bajtów. Wskaźnik ustawiony jest teraz na pierwszej szufladce. Gdybym chciał ustawić wskaźnik na szufladce o indeksie 6, no to zapisałbym w równa się w plus 5, albo krócej w plus równa się 5, bo to jest to samo. Jak dodam 5 do wskaźnika, to komputer do adresu w nim zapisanego doda 5 razy 4 bajty plus 20 bajtów. Wyjdzie adres szóstej szufladki. Podobnie gdy odejmę od wskaźnika 2, to znajdę w nim adres mniejszy o 8 bitów, czyli czwartą szufladkę. Dlatego właśnie szufladki są rozstawione kolejno w pamięci RAM. Właśnie po to, żeby można było przestawiać wskaźniki na kolejne adresy. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie ustawić przypadkiem wskaźnika poza naszą tablicą, bo to będzie bardzo niebezpieczne. I jeszcze jedna ważna sprawa. Ten zapis ustawiania wskaźnika na zerową szufladkę tablicy można uprościć, ponieważ w języku C++, i tu uwaga, nazwa tablicy jest jednocześnie adresem jej zerowego elementu. Jeszcze raz. Nazwa tablicy jest jednocześnie adresem jej zerowego elementu. Czyli zamiast pisać tak, mogę napisać krócej, bez podawania w ogóle numeru szufladki. Najprościej ująć to tak. Jeśli nie podasz konkretnego numeru szufladki w tablicy, a jedynie jej nazwę, to wskaźnik zostanie ustawiony na pierwszej z lewej szufladce, czyli tej z numerem 0. Okej, mam nadzieję, że nie boli Cię jeszcze głowa. Pamiętaj, że uprzedzałem, że wskaźniki to trudny temat i że przyswoisz je dopiero po wykonaniu kilku programów z ich udziałem. No właśnie, zróbmy program w kompilatorze, żeby to lepiej sobie przyswoić. Program ten zmierzy czas pracy z dużymi tablicami, gdy używamy zapisów z nawiasami kwadratowymi, jak również gdy użyjemy wskaźników. Przekonamy się na własne oczy, czy program ze wskaźnikami rzeczywiście zadziała szybciej. No i nauczymy się odmierzać czas w programie. Do dzieła. Program, tuż po tym jak zarezerwuje tablicę zadanej wielkości, wykona trochę operacji wejścia-wyjścia na każdej szufladce, po to, żebyśmy mogli porównać, jak szybko będzie pracować z tablicami program bez wskaźników oraz program z ich użyciem. Umówmy się, że do każdej szufladki najpierw zapiszemy liczbę, a potem zwiększymy ją o na przykład 50. Czyli dokonamy operacji zapisu, a potem odczytu i ponownego zapisu. Zmierzymy czas, w jakim program wykona te operacje dla każdej szufladki, bez użycia wskaźnika, a potem z jego wykorzystaniem i zobaczymy, co pokażą wyniki. Ok, tablicę zarezerwowaną dynamicznie już mamy. Zrealizujmy najpierw pracę z tablicą bez wskaźnika. Czyli najpierw pętla for wykonująca się ile razy. A w niej zapiszemy do szufladki na przykład numer iteracji, czyli tablica i równa się i, czyli nastąpił zapis. A potem odczytamy tę zmienną i zwiększymy jej wartość o 50, czyli tablica i plus równa się 50. I to tyle operacji, jakie ma program wykonać, ale ja chciałbym zmierzyć czas, w jakim temu programowi uda się je zrealizować. W tym celu dodamy na górze dwie biblioteki. time.h oraz cstdlib. Następnie utworzymy dwie zmienne typu clockt o nazwie start i stop. Posłużą one do uruchomienia i zatrzymania odliczania czasu, zaś do przechowywania czasu wraz z wartością po przecinku użyjemy zmiennej typu double o nazwie czas. Ok, no to teraz kiedy zacząć odliczać czas? Ano tuż przed pętlą. Wpisujemy start równa się funkcja clock.
Czas tutaj ruszy dzięki funkcji clock, która tak naprawdę pobiera liczbę cykli procesora. A pod tablicą zatrzymajmy stoper. Ilość cykli zapiszemy w zmiennej stop. No i teraz ile minęło czasu? Wystarczy po prostu odjąć od siebie większą liczbę cykli od mniejszej, czyli stop minus start. Jednak te zmienne są typu clock T, a my potrzebujemy double. Zatem posłużymy się po raz kolejny rzutowaniem typu zmiennej i zapiszemy double w nawiasie. Żeby to dotyczyło obu zmiennych, dodamy te różnice w nawias. Wynik otrzymamy jako różnicę ilości cyklów procesora. Żeby to zamienić na sekundy, trzeba jeszcze podzielić to przez stałą o nazwie clocks per sec, czyli second, którą C++ sam pobiera z systemu. Wiadomo, że układ cyfrowy ma swój zegar. Na przykład procesor 1 GHz wykonuje 1 miliard cykli na sekundę, bo Hz to przecież jednostka równa 1 przez sekunda. Generalnie nawet nie musimy się przejmować, jakim ktoś dysponuje procesorem, bo wyręcza nas ta stała środowiskowa. Podzieliwszy liczbę cykli przez nią, otrzymamy zawsze czas w sekundach, praktycznie niezależnie na jakim sprzęcie ten program uruchomimy. No to pozostaje wypisać, ile tego czasu minęło na ekranie. Zróbmy stosownego Couta. No, zobaczmy, ile programowi zajmą te operacje wejścia-wyjścia dla 100 tysięcy szufladek. Okazuje się, że dostajemy wynik 0 sekund i nic po przecinku. To dlatego, iż rzeczywiście współczesny komputer radzi sobie z tym tak szybko. Przecież nasze procesory mogą wykonywać miliardy operacji na sekundę, a my dla każdej szufladki mamy dwie operacje zapisu i jedną odczytu. Spróbujmy więc 10 milionów. Teraz widać, że czas jednak jest mierzony poprawnie. Okej, to zanim zrobimy to na wskaźnikach, spróbujmy 100 milionów. Ograniczeniem ilości zarezerwowanych szufladek w 32-bitowych systemach będzie maksymalna długość słowa bitowego, czyli 2 do potęgi 32 bitów. To w przybliżeniu około 4 GB zarezerwowanego RAMu. Więc skoro int zajmie 4 bajty, to możemy przeliczyć, ile uda nam się ich najwięcej zarezerwować, choć wiadomo, że to będzie w praktyce mniej niż 4 giga, no bo przecież program zużywa RAM jeszcze w innych miejscach przestrzeni adresowej. Użyjmy kalkulatora. 2 do potęgi 32, to jest wynik w bajtach, podzielmy przez 4. Wychodzi, że teoretycznie moglibyśmy zarezerwować w 32-bitowym systemie ponad miliard takich intów, w praktyce jednak mniej. Oczywiście dla systemu 64-bitowego mielibyśmy 2 do potęgi 64, a nie 2 do potęgi 32. Ale to tylko taka dygresja, gdyby ktoś był ciekaw. Przejdźmy do zrobienia tego samego, ale na wskaźnikach. Najpierw wyczyścimy tablicę w pamięci i ponownie ustawimy wskaźnik na zerową szufladkę. Pamiętamy, wystarczy podać nazwę tablicy, bo jest ona jednocześnie adresem pierwszej z lewej, czyli zerowej komórki. No to teraz analogicznie jak bez wskaźnika. Najpierw na nowo rezerwuję miejsce. Zaczynam odliczanie czasu. Potem pętla for od i równego 0, dopóki i jest mniejsze od ile, i plus plus. Ok, no to teraz środek pętli. No więc w pierwszej iteracji, gdy i jest równe 0, zapisuję numer iteracji do zerowej szufladki w tablicy, na którą wskazuje wskaźnik. Używam więc gwiazdki. Następnie do liczby w środku tablicy dodaję 50. Pamiętam też, że muszę na końcu przestawić wskaźnik na kolejną szufladkę, bo nie mam już nawiasu kwadratowego z iteratorem w środku. I tyle. Zgodnie z teorią powinno to działać szybciej niż poprzedni zapis, no bo pomijamy spis treści, sami dajemy potrzebne adresy komputerowi. A reszta będzie tak samo, więc skopiuję z góry, jedynie komentarz się zmieni, prawda? Przetestujmy. Jak widać, rzeczywiście zyskujemy na czasie. Co prawda niewiele, ale tu liczy się ilość operacji wejścia-wyjścia do wykonania. Nasz program jest rzecz jasna prosty, bo to tylko 3 operacje dla każdej szufladki, więc podbiliśmy tę liczbę po prostu mnożąc ilość szufladek. Ale istnieją oczywiście pracochłonne algorytmy z wieloma operacjami zapisu i odczytu, gdzie zastosowanie wskaźników przyspieszy je wydatnie. Na przykład sortowanie danych w tablicy. Ale o tym później w kursie, nie wszystko naraz. Co nieco czasu za każdym razem jednak zyskaliśmy. Teraz zaleta numer 3 używania wskaźników. Możemy udostępnić funkcjom do pracy oryginalne zmienne z programu wywołującego. O co dokładnie chodzi z przekazywaniem oryginałów do funkcji, opisałem szczegółowo w odcinku 9. Dziś pokażę jedynie, jak przekazać argument przez referencję, czyli przekazać oryginał.
W dodatku, żeby było ciekawiej, to przekażemy funkcji też całą tablicę argumentów, a nie tylko jedną wartość. Tak naprawdę to właśnie najczęściej tablice przekazuje się do podprogramu w oryginale, a nie jako kopię. Dlaczego tak? Ano dlatego, że kopiowanie każdej komórki dużej tablicy może potrwać sporo czasu i znacząco spowolnić program. A poza tym stajemy się coraz bardziej świadomi ograniczeń w możliwości rezerwowania dużych ilości kolejno ponumerowanych szufladek w pamięci RAM. Co by nie mówić, skopiowanie dużej ilości np. intów w taki sposób, żeby również ich kopie były poukładane jedna za drugą, pod kolejnymi adresami, bywa kłopotliwe. Ok, napiszmy zatem podprogram, który dostanie od maina tablicę liczb oraz ich ilość, po czym policzy średnią arytmetyczną tych liczb i zwróci tę wartość głównemu programowi. Zaczniemy od zrobienia sobie tablicy typu float, zawierającej powiedzmy 3 liczby. Żeby już nie bawić się we wczytywanie ich z klawiatury, to podam ich wartości bezpośrednio w kodzie. Pamiętajmy, żeby numerować od zera. I teraz chcielibyśmy całą tę tablicę jako oryginał posłać do funkcji obliczającej średnią, a w mainie będzie tylko jej wywołanie. Zróbmy zatem funkcję. Będziemy zwracać średnią, tak więc typ float. Nazwa funkcji niech będzie średnia, bez polskich znaków, a w nawiasie będą argumenty. Potrzebujemy posłać tej funkcji dwie rzeczy. Po pierwsze wskaźnik do tablicy floatów, a wiemy, że tym wskaźnikiem jest automatycznie nazwa tablicy. Pamiętamy jednak, że niekoniecznie musi to być ta sama nazwa co w mainie, bo to jest argument formalny, czyli taki na wewnętrzne potrzeby funkcji. Żeby nie pisać za dużo, nazwę tę tablicę, którą dostanie pod program, na przykład tab. No i muszę zaznaczyć, że jest to wskaźnik, więc zapiszę gwiazdkę. Po drugie, potrzebuję powiedzieć w funkcji, ile jest szufladek w tablicy. Zatem będzie to int i niech się nazywa ile. Oczywiście mógłbym założyć, że to zawsze będzie 3, ale jak już robisz funkcję, to uczyń ją uniwersalną, czyli działającą dla dowolnej ilości szufladek. Teraz do średniej potrzebuję znać, jaka jest suma liczb. Zrobię sobie zmienną lokalną, float, suma. Na początku założę, że ta suma będzie równa 0. Teraz pętla for, wykonująca się tyle razy, ile jest szufladek. W każdej iteracji pętli do sumy będę dodawał kolejną liczbę z tablicy, czyli suma plus równa się i zapiszę gwiazdka tab. Tab to mój wskaźnik i jest na początku ustawiony na zerowej szufladce. Czyli wszystko pasuje. Gwiazdki używam, żeby dostać się do tego, na co wskazuje wskaźnik tab, czyli do tej liczby w zerowej szufladce tablicy. Tę liczbę dodaję do sumy. Pozostaje jedynie po każdej takiej operacji przestawić wskaźnik na następną szufladkę z kolei, czyli jak wiemy dodać do tab 1, zinkrementować. Wskaźnik będzie się przestawiał na kolejne szufladki, a liczby z tych szufladek dodadzą się do sumy. Po zakończeniu pętli będę więc dysponował sumą liczb. Przypominam, że ten algorytm uzyskiwania sumy w tablicy opisałem w odcinku 5, gdzie też liczyliśmy średnią z kilku ocen. Ok, mając sumę, pora zwrócić średnią. Return. No i średnią uzyskam dzieląc zmienną suma przez ilość liczb, czyli zmienną ile. To gotowa funkcja, pora jej użyć, czyli stworzyć w mainie jej wywołanie. Zapiszmy cout, średnia wynosi i zatrudniamy funkcję pracownika o nazwie średnia. Posyłamy tej funkcji nazwę tablicy, która jest jednocześnie wskaźnikiem do zerowej szufladki, oraz po przecinku drugi argument, liczbę elementów do policzenia średniej. Czyli 3 liczby będą u nas, prawda? Sprawdźmy wynik. Ok, to jest poprawna wartość. Zrobimy sobie jeszcze mały test. Spróbujmy po dodaniu do sumy danej wartości zmienić oryginalną zmienną na np. 999. Tylko i wyłącznie po to, żeby przetestować, czy rzeczywiście mamy do czynienia z oryginałem, czy może tylko z kopią. Dopiszmy sobie gwiazdka tab równa się 999. Oczywiście zanim jeszcze przestawimy wskaźnik, a wewnątrz main zapiszmy takiego couta. Jeżeli pracowaliśmy na oryginałach, to wszystkie 3 szufladki powinny zostać zmienione na 999. Jeśli pracowaliśmy na kopiach, to pozostaną tam te początkowe wartości z kodu. Sprawdźmy. Jak widać, faktycznie mieliśmy do czynienia z oryginałami, więc przekazywanie przez referencję działa jak należy. Tak właśnie przesyłamy do funkcji całą oryginalną tablicę. Gdyby to nie była tablica, a powiedzmy chcielibyśmy policzyć średnią 3 zmiennych typu float, niech się nazywają A, B i C. To deklaracja w nagłówku funkcji oznaczająca podanie oryginału jest jeszcze prostsza. Wystarczy dopisać operator zwany ampersandem,
czyli po prostu mówimy daj funkcji adres oryginału. Ponieważ nie ma już tablicy, no to średnią policzymy prosto. W wywołaniu funkcji już nie trzeba ampersanda, no bo w nagłówku jest zapisane, że podamy adres zmiennej, no i my dajemy tylko znać, że będą to oryginały zmiennych A, B, C. I tyle. Sprawdźmy. Działa. Znasz już zatem sposób przesyłania do funkcji oryginału całej tablicy, jak i pojedynczych zmiennych. W pierwszym przypadku korzystamy z faktu, iż nazwa tablicy jest jednocześnie wskaźnikiem jej zerowego elementu, a w drugim przypadku po prostu dopisujemy operator adresu ampersand. To naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć. Na koniec, czwarta zaleta stosowania wskaźników. Mianowicie dają nam one możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi. Otóż załóżmy, że jesteśmy właścicielami elektrowni atomowej i w okolicach miejsca, gdzie znajdują się pręty kontrolne, mamy zainstalowane mierniki temperatury. No, przydałoby się jakoś monitorować ich odczyty bez wchodzenia do wnętrza reaktora. Dlatego instalujemy mierniki cyfrowe, które posyłają swoje odczyty powiedzmy 2 razy na sekundę do komputera. Wiemy, że odczyt z danego miernika pojawia się w komórce w pamięci RAM o adresie 673128. Tylko jak program z komputera w pokoju kontrolnym elektrowni ma się dostać do tej wartości? No oczywiście wskaźnikiem, do którego wpiszemy adres właśnie tej komórki, do której odczytane wartości posyła miernik. Całkiem przydatne, prawda? Okej, pora już podsumować ten odcinek. Po pierwsze, wiem, że to zaawansowany temat. Dużo tutaj szczegółów na temat, jak komputer współpracuje z pamięcią RAM. No ale dzięki temu coraz lepiej rozumiesz, jak komputer działa, co obiecałem Ci zresztą w odcinku zerowym. Jeżeli jest Ci ciężko od razu pojąć konceptualnie te wszystkie cztery zastosowania wskaźników, nie przejmuj się. Potrzeba do tego czasu i praktyki. Na szczęście C++ jest elastyczny i możesz na tyle używać wskaźników, na ile potrafisz. Choć oczywiście im częściej ich użyjesz, tym szybszy będzie Twój program, tym wydajniej będzie korzystał z pamięci RAM i tym więcej będzie miał możliwości. Jedynym minusem jest niewątpliwie fakt, iż kod źródłowy tego programu będzie trudniejszy do odczytania, zwłaszcza dla początkujących programistów, bo nie uwierzysz, ile osób gubi się przy zrozumieniu, czym jest wskaźnik i kiedy używamy operatora gwiazdki. A jak widać, jest to proste i wcale nie jest to jakaś wiedza tajemna. Za nami kolejny bogaty w treść odcinek kursu. Pozostaje mi już tylko podziękować za uwagę i pożegnać się. Do usłyszenia w innych produkcjach na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie.